Ustriki dolne to nie bieszady. Liesko czy sianik to też nie bieszady. Więc czemu do jasnej cholerci podrzeszowskie działki na sprzedaż? Oznaczane są jako Bieszczady. Hello, dzisiaj opowiem Wam o tym, czym Bieszczady są, a czym nie są. Otóż Bieszczady są najbardziej na południe wysuniętymi pasmami Karpat w Polsce. I należą do nich pasmo Łopiennika i Durnej, którego stąd nie widać, pasmo Połonin, czyli Połonina Zetlińska, Careńska, Tarnica i aż do granicy z Ukrainą. Zaś trzecim pasmem jest pasmo graniczne, po którym z kolei biegnie granica ze Słowacją. Jest jeszcze grupka osób, która do Bieszczad czy Bieszczadów, bo obie te formy są poprawne, zalicza jeszcze Otryt. No niestety pasma Otrytu stąd nie widać, bo zasłaniają je połoniny. Tyle. Tyle. Tylko tyle i aż tyle. Reszta Bieszczad znajduje się już po stronie ukraińskiej, gdzie znajduje się też najwyższy szczyt tych gór. Mianowicie Pikuj, który jest o około 100 metrów wyższy od Tarnicy. Piękny widok. Tak w ogóle to jestem na górze Jasło. Jasło Wielkie. Już prawie na jego szczycie. Oto i szczyt Jasła Wielkiego. Dzień dobry. O, jest pasmo Łopiennika i Durnej. To jest właśnie to. Tak więc, jak już powiedziałem na początku tego filmu, ani Ustrzyki Dolne, ani Lesko czy też Sanok nie leżą w Bieszczadach. Solina też nie leży. Chociaż niezwykle uporczywie mieszkańcy Soliny próbują turystom wmawiać, że Solina leży w Bieszczadach. Ale tutaj właśnie dotarliśmy do jakby sedna problemu. Bo słowo Bieszczady stało się niezwykle atrakcyjne finansowo. No po prostu buduje się tu coraz więcej knajp, coraz więcej różnego typu hotelików, domków. Generalnie turystyka kwitnie. I dlatego tak wiele sąsiadujących z Bieszczadami regionów udaje Bieszczady. Nawet w Brzozowie jeden ośrodek wypoczynkowy wmawia turystom, że znajdują się oni w Bieszczadach. Po prostu takie XD, że po prostu wymiękam. No ale money, money, money. Business is business. Z tej też okazji właśnie podrzeszowskie działki
pod budowę domów właściciele też przypisują do Bieszczad. No. No, oczywiście nie, żeby to było jakieś nagminne, ale już coś takiego rzuciło mi się w oczy na pewnej popularnej stronie internetowej. Jakie krzaczki. I oby nie stało się to nagminne, że będą się pojawiać takie odklejone od rzeczywistości ogłoszenia. Sprzedam, o tytule sprzedam działkę pod Rzeszowem w Bieszczadach. Bo to brzmi tak samo debilnie jak sprzedam działkę pod Karpaczem w Tatrach. No nie. No nie. Po prostu nie. Najprościej mówiąc, polskie Bieszczady znajdują się pomiędzy Baligrodem a rzeką Sam. Cały łańcuch Karpat zaś ciągnie się przez 8 krajów. Austrię, Czechy, Słowację, Polskę, Ukrainę, Rumunię, Węgry oraz przez Serbię. Najwyższy szczyt to Gerlach, znajdujący się na Słowacji. W końcu się zazieleniło, ale tak wiecie, że już ta zieleń taką soczystą formę przybrała. W końcu można nacieszyć oczy kolorem, a nie tylko tą szarością ponurej polskiej zimy. Polska zima to jest coś okropnego. Jakiś ptak albo jaszczurka. Te grzybki to nagrywałem jeszcze podczas nagrywania pierwszego filmu. Właśnie pierwszy film nagrałem też na jaśle. Bliżej jesieni, jak pojawią się czerwone muchomorki, to chyba nagram film o tego typu grzybkach. Ale to może. Na czole ten ktoś mógł sobie to wydrapać. Na zakończenie jeszcze odrobina autopromocji. Otóż w moim czarnym serduszku od zawsze gra muzyka i w końcu nadszedł czas, że postanowiłem się z tym... Braku mi słowa.
upublicznić to. O, założyłem więc drugi kanał, Mateusz Lang Music. Tu gdzieś zaraz będą odnośniki. Oczywiście Lang to nie jest moje prawdziwe nazwisko. Mateusz Lang to będzie mój pseudonim artystyczny. Nazwisko to nosiła moja babcia. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.